Panie Marszałku, Wysoka Izbo. 12 października z tej trybuny sejmowej pan premier Donald Tusk obiecał, zapewnił mieszkańców Podkarpacia i nie tylko, że w roku 2013, 2014 i 2015 będzie wybudowana droga ekspresowa na odcinku Rzeszów-Lublin. Kilka dni później w otoczeniu polityków Platformy Obywatelskiej wygłoszono coś w rodzaju aktów szczelistych na Podkarpaciu, gdzie zapewniono, że na pewno tak będzie. Podobnie jak miała się sprawa z elektryfikacją linii kolejowej nr 71 Rzeszów-Kolbuszowa-Ocice. Konkretne pytanie. Panie ministrze, w której pozycji budżetu państwa w roku 2013 są zapisane te pieniądze na realizację S19 i modernizację linii kolejowej? Czy w budżecie państwa, czy w Krajowym Funduszu Drogowym, czy Krajowym Funduszu Kolejowym i w jakiej wysokości? I do ministra transportu, kiedy będą ogłoszone przetargi na te zadania, bo czas nagli. I jeszcze jedno pytanie do ministra finansów. W jakiej wysokości zostaną zrolowane, na ten moment można już przewidzieć, wydatki tegoroczne na rok przyszły? Dziękuję bardzo.